Witam Was serdecznie. Dzisiaj gościem Tour de Tour jest trzeci zawodnik Torowej Ligi Mistrzów, Mateusz Rudyk. Witam Cię, Mateusz. Witaj, cześć wszystkim. Zmęczony? Trochę tak. No nie ukrywam, że trochę ten miesiąc dał w kość po prostu tych wyjazdów non-stop. No gdzieś jednak w kolarstwie torowym nie ma cały czas tego takiego napiętego tego grafiku. Gdzieś trenujemy, a tych wyjazdów na zawody jest mniej, a tu jednak co weekend było ściganie. Ja wracałem w niedzielę, w poniedziałek rano już na trening i od poniedziałku do czwartku trening. W czwartek bądź w piątek wylot na Ligę Mistrzów. W piątek szybki, mały trening już na torze, tam gdzie się odbywały zawody. No w sobotę ściganie na najwyższym poziomie, w niedzielę powrót, w poniedziałek powtórka i tak przez miesiąc czasu, więc troszkę ten miesiąc dał mi w kość. No ale z jednej strony, wiesz, z jednej strony jakby ktoś Cię zapytał, byś powiedział, że ostatnie weekendy spędziłeś, wiesz, na Majorce, w Paryżu, w Berlinie, w Londynie, no to można powiedzieć światowe życie, ale te podróże chyba dają też w kość, bo nie dość, że jest intensywne ściganie, no to jeszcze to ciągłe latanie, dobrze, że nie na inne kontynenty, że się nie trzeba z czasem przestawiać. Tak, no na pewno plus, że nie na inne kontynenty, no ale no... Trzeba być 2 godziny wcześniej na lotnisku. Na lotnisko trzeba dojechać. O ile tu z Warszawy na Chopina mamy blisko, tak, tu z Pruszkowa, gdzie mieszkam, no to aktualnie mamy blisko na ten tam 20-30 minut drogi. Tak, wszystkie inne lotniska są jednak, no minimum ta godzina drogi jest, żeby potem z lotniska na tor dojechać. Czyli 2 godziny tutaj wcześniej na lotnisku, plus minus 2 godziny lotu. Kolejna godzina tam potem, żeby dojechać na tor, znowu tam kręcenie roweru, skręcenie tego całego sprzętu i w ogóle zrobienie treningu. No i nagle cały dzień taki, no gdzieś ta noga, ten organizm jest ubity, no bo nie ukrywajmy, ta podróż nie jest też komfortowa. No w samolocie każdy wie, jak się siedzi, tam nie ma, że sobie leżymy czy coś, tylko siedzimy. Nie latasz biznes klasą. Nie. Niestety to nie ta dyscyplina sportu, żeby sobie biznes klasę pozwolić, więc no tanie linie lotnicze. No ale to daje w kość, tak? No i w piątek lot, właśnie trening, w sobotę, no mówi się 3 godziny ścigania, no ale trzeba być też odpowiednio parę godzin wcześniej na tym torze, przygotować się, cała rozgrzewka, to wszystko, więc takie 5-6 godzin cały czas na tym rowerze się jest. No i w niedzielę rano pobudka na samolot, powrót tutaj, tak? I w poniedziałek na trening, więc no... No to na pewno no, męczące jest. No, współczuję kolarzom szosowym, no bo oni, ale no, to też kwestia przyzwyczajenia zapewne. No, tak jak rozmawiam gdzieś tam z ludźmi, no, to jest też przyzwyczajenie. Jak już się wejdzie w tą rutynę, to też to jest inaczej. Tak? No, kolarze szosowi no, mają tych podróży no, dosyć sporo. No, my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. My bardziej trenujemy, lecimy gdzieś na tydzień, na dwa. Tam mamy 3-4 dni ścigania, wracamy i na takiej zasadzie, a tu jednak no weekend w weekend te ściganie, no to trochę dla kolarza torowego to jest coś innego. Myślisz, że te 5 rund to jest optymalne, czy jeszcze można by to zwiększać? Czy to już jest taki maks? Zależy dla kogo, bo powiem tak, bo niektórzy, no bo tam te zawody są w dość takiej przyjacielskiej atmosferze i tak jak zazwyczaj z moimi rywalami gdzieś tam na tych mistrzostwach świata czy pucharach świata no, się nie rozmawia za bardzo, no bo jednak to rywal, to tutaj był czas na rozmowy podczas tych startów, gdzieś tam na wymianę swoich spostrzeżeń i tego wszystkiego, więc niektórzy mówili, że fajnie, że można by było jeszcze z 2 weekendy na przykład dodać, żeby troszkę więcej tego było ścigania, niektórzy mówią, że wystarczy, że mamy dosyć. Ja jestem taki po środku, można by powiedzieć. Z jednej strony chciałbym tego więcej, głównie przez to, że fajny to jest format jakby i dla mnie, żeby się przygotować do tych ważnych zawodów. I też fajna atmosfera, troszkę z inną głową się podchodzi do tych zawodów, to jest troszkę inne ściganie. Plus to, że no... Zbiera się tą rzeszę nowych kibiców po prostu, no więcej ludzi ogląda to, no bo to nie są mistrzostwa świata, które trwają tam 5 dni, tak, i od 10 rano do 22 tak naprawdę ci kolarze jeżdżą, niektóre konkurencje są ciekawe, niektóre mniej, no i tak trochę ludzi to ogląda, trochę nie i tak to leci, a tutaj jednak 3 godziny? Wszystko szybko, wszystko fajnie, fajna oprawa, no te wszystkie jakieś lasery, światła, to wszystko co się dzieje, te show całe, no to według mnie no to robi takie coś, że o kurde, fajnie, możemy to pooglądać, to trwa tam 2-3 godziny, tylko usiądźmy sobie, nawet przy przysłowiowym
jakimś tam napoju, tak, jak właśnie w piłce nożnej znajomi się spotykają, tak, oglądamy mecz. Mm. Tak samo tutaj, sobota, wieczór, spotykamy się, oglądamy i wiele wiadomości miałem od kibiców właśnie na swoich tam social mediach, że kurde, ale fajnie, że to się ogląda, że to tylko 2 godziny, że to nie trzeba cały dzień spędzać, śledzić tych wyników, tylko siadamy właśnie z kumplami, oglądamy, kibicujemy, koniec, rozchodzimy się i dziękuję, więc no myślę, że no ktoś, kto to wymyślił, nie wiem, czy to był pomysł UCI, czy tutaj jakby całego Eurosportu, czy kogo, UCI jakby... razem z Warner Bros. Z Warner Bros. Jakby tak, kogo tak. To był pomysł, ale ten, kto to wymyślił, według mnie, no gdzieś jednak to był ten strzał w dziesiątkę, bo tego brakowało, bo były 6-dniówki, były 6-dniówki w kolarstwie torowym, no ale 6-dniówki to też jest coś innego. Jednak one tam się zaczynają od 18, trwają do 12 w nocy. No i to jest inne ściganie tak. Też, tam jest więcej takie jakieś są koncerty w ogóle, tam jest bardziej dla ludzi tych, którzy są aktualnie na obiekcie, tak, na welodromie, którzy są na tych trybunach, to dla nich jest. A ta Liga Mistrzów nie dość, że jest dla tych, co są już na welodromie, tak, dla kibiców, to dla tych przed telewizorami, którzy nie mają możliwości bycia na torze, ale właśnie chcą sobie pooglądać i to jest też dla nich, więc według mnie no mega fajnie, tym bardziej po zmianie tego kalendarza, gdzie tak naprawdę od października do przyszłego roku, tak do stycznia, do lutego ten sezon torowy jest martwy i nic się nie dzieje, no to fajnie, że jednak ten miesiąc czasu taki co weekendowe ściganie jest, no i my zawodnicy możemy się pościgać, no i jednak kibice mogą gdzieś pooglądać te kolarstwo torowe i nie ma tak, że nagle kolarstwo torowe znika z kalendarza na pół roku, nic się nie dzieje, my wracamy, nikt o tym nie wie tak naprawdę, gdzieś to w telewizji puszczą, albo i nie, i to różnie bywa, a tu jest fajnie, no bo jednak mieliśmy w sierpniu Mistrzostwa Świata, skończyliśmy, był wrzesień luźny, a w październiku już Liga Mistrzów do połowy listopada, tak, teraz znowu półtora miesiąca koniec i na początku stycznia Mistrzostwa Europy, więc znowu te kolarstwo torowe gdzieś będzie w tych mediach i no i mnie to cieszy, że jednak w tych mediach te kolarstwo torowe gdzieś tam na okrągło się pokazuje choć troszkę. Nawiązałeś do Mistrzostw Świata, powiedz jakie uczucia po Glasgow, no blisko był ten medal, uciekł, czwarte miejsce przed Richardsonem wprawdzie, ale jednak czwarte. No jednak czwarte, no to właśnie z jednej strony troszkę się podłamałem, z drugiej strony byłem zadowolony i to były takie skrajne emocje, ze skrajności w skrajność, no bo z jednej strony no fajnie, jestem w czołówce, rok przed Igrzyskami Olimpijskimi, czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata, tak, no to wszyscy tam startowali, tam nie było, że kogoś nie było, tam startowali wszyscy, więc fajny dla mnie też taki kop, że okej, robimy dobrą robotę, dobrze jest, rok przed Igrzyskami, wszystko fajnie, no ale z drugiej strony, no drugi rok z rzędu, czwarte miejsce, no jednak to no boli, no bo chciałoby się założyć ten medal na szyi, stanąć na podium, no być tym kolarzem, który też wygrywa, a nie przegrywa, a ja pomału gdzieś drugi rok z rzędu byłem tym kolarzem, który no znowu przegrał i jednak no gdzieś to boli, gdzieś to zostaje w głowie, no, ale też motywuje, że no 2 lata temu więcej brakowało, bo wtedy z Glejcerem, z Australijczykiem, no gdzieś tych szans miałem, ale mniejsze o wiele szanse na te zdobycie brązu. Tutaj z Brytyjczykiem no miałem o wiele większe szanse, by już wygrać, była walka wyrównana. No ale jednak no, myślę, że nie o tyle co siły, co już jakaś tam dyspozycja dnia tak naprawdę zaważyła i to, że on był u siebie, miał tych kibiców, a jednak nie od dziś wiemy, że jednak kibice troszkę niosą. Jak są ci kibice swoi, tak, no to oni gdzieś tam dodają ten ułamek procenta tych skrzydeł i mi się wydaje po prostu, że gdzieś no jemu po prostu dodali troszkę tych skrzydeł, no i właśnie tę jakąś część sekundy, którą ze mną wygrał, to właśnie dzięki swoim kibicom. No ale tu nie ma co jakby szukać tłumaczenia. Był lepszy po prostu tego dnia, no ja byłem czwarty, no mówię, z jednej strony fajnie, z drugiej nie. No zobaczymy po prostu, no na pewno trenuję dalej i liczę, że jeszcze gdzieś tam słoneczko nade mną zaświeci. Ta publika robi robotę, no tu się spotykamy dzisiaj na pustych trybunach, bo akurat nic się w Pruszkowie na torze nie dzieje, ale no to co się działo w Londynie to było szaleństwo prawdziwe. Szaleństwo, no bilety się wyprzedały tam, pamiętam, się pojawiły w sprzedaży, a oni już kolejnego dnia mówili, że biletów nie ma, więc i tam były 2 dni, bo przypomnijmy, że to nie był jeden dzień, tylko tam był piątek, sobota, no i na piątek i sobotę trybuny są według mnie, jak patrzę się tu na Pruszkowskie, no to w Londynie 3 razy większe, bo tam są 2 piętra, te pierwsze piętro już jest większe niż w Pruszkowie, plus dodatkowe te wyższe, no to
No ludzi dużo, no plus tych, gdzie jeszcze nie siedziało dużo ludzi, no bo biletów siedzących tyle nie było, ale stali w oku i tych VIP-ów tak naprawdę, którzy byli zaproszeni, plus tych, którzy sobie kupili ten lepszy bilet, gdzie byli na śródtorzu, no ludzi multum, no tam z tego co czytałem, trybun samych bez dostawek jest w granicach 7000, plus oni się chwalili, że chyba 2000 biletów sprzedali takich jeszcze stojących, plus to co było ten, no to w granicach myślę 10000 ludzi, no było na tym welodromie, no więc na skalę kolarstwa torowego, no to ogrom ludzi. Nie porównujmy tego do piłki nożnej, gdzie stadiony są po 60 tysięcy, ale kolarstwo torowe no tylko pokazuje to, jak Wielka Brytania, jak te kolarstwo torowe tam jest popularne, że bilety jak ciepłe bułeczki zeszły po prostu i tych biletów nie było i dużo ludzi stało też przed torem, bo był telebim i przed torem oglądało zawody, więc to tylko pokazuje, jak w Wielkiej Brytanii, na jakim poziomie jest kolarstwo torowe i ogólnie kolarstwo, no bo to ogólnie kolarstwo w Wielkiej Brytanii stoi na no, kosmicznym według mnie poziomie. To prawda, twój start w tej Lidze Mistrzów no był o tyle dobry, myślę dla ciebie też, że pokazał pewną stabilność, to znaczy od początku do końca właściwie jechałeś na równym, dobrym poziomie. Bardzo dobrym poziomie. Tak, tak. No to na pewno gdzieś już na Majorce zobaczyłem, że rozpocząłem lepiej, wszedłem jakby w ten sezon Ligi Mistrzów niż w latach poprzednich. No już trzeci skończyłem wtedy sprint jakby, no w półfinale przegrałem, ale ledwo właśnie wtedy. No ten pierwszy półfinał właśnie to z Francuzem Derachem przegrałem i no trochę nieczysto pojechał, podszedłem do sędziów, zapytałem się, czy tam no, nie przesadził, bo mi zajechał drogę. Powiedzieli, że gdyby to były Mistrzostwa Świata, pewnie dla niego by się skończyło to relegacją, ale to jest Liga Mistrzów, troszkę przymykamy oko. Nie było zagrożenia tam jakiegoś wielkiego, ale jednak no, nie do końca czysto. No, podobna sytuacja była przecież w finale z Lavreysenem. Tak, co tak. Lavreysen tam pokazał, że nie wszystko było tak, jak powinno być. Nie wszystko być. No ale to troszkę na innych zasadach. No troszkę też przymykali oko dla tego show, tak, żeby coś się działo. I jeżeli nie było takiego bezpośredniego jakby niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, tak, żeby to był wypadek, tylko gdzieś tam troszkę zajechał, bo nieczysto za ten, no to sędziowie przymykali oko, by nie było tego takiego rozwlekania w czasie, tak, że tutaj decyzja, oj, tu się zaraz kibice będą denerwować, że tak naprawdę nic nie było, coś, no unikali takich sytuacji sędziowie i po prostu no tutaj ta pierwsza na Majorce, no według mnie mogłem jechać w finale, no ale no, skończyło się trzecim miejscem też dobrym, dlatego jakby Keirin trochę gorzej ten pierwszy poszedł mi na Majorce, no ale potem już odrobiłem lekcję, no i już za każdym razem byłem w tym wielkim finale Keirinu, więc to też cieszy, że już nie tylko sprint, ale i Keirin gdzieś tam się u mnie zaczął pojawiać na tym wysokim poziomie i że właśnie no ogólnie cały sezon na plus jakby, że się ścigałem właśnie i wykorzystałem jakby no w 100% ten sezon Ligi Mistrzów na to, by się też poprzez te starty, dzięki tym startom rywalizować z tymi najlepszymi i też przygotować do zbliżających Mistrzostw Europy. No w finale też byłeś. Byłeś w finale. Byłem w finale, walczyłeś tak. Z Lavreysenem, ale ten Lavreysen nie do ugryzienia chyba w tej chwili. Oj, no na razie nie. To jest, znaczy nie do ugryzienia, no na pewno są na niego sposoby. Richardson znalazł sposób, właśnie rozmawiałem dzisiaj już z trenerem po raz kolejny, bo to nie pierwszy raz, na to, że Richardson znalazł patent jakby na Lavreysena. I tak rozmawialiśmy. Wiedział, że jest słabszy od niego, a mimo wszystko wygrał sprint i jakby to patrzyliśmy się dlaczego, co i jak. I on wiedział, że jest w stanie pojechać szybko z pierwszej zmiany, ale nie jest na tyle szybki, by z tej drugiej jechać i Lavreysenowi wyjść. I starał się jechać z pierwszej. I jak wygrywał sprint, no to jak można sobie zauważyć, gdzie on wygrał sprint na Lidze Mistrzów, jechał z pierwszej pozycji, bo wiedział, że stać go na tą ostatnią, na ostatnie 200 metrów, by pojechać czas 9.8, i wiedział, że Lavreysen będzie musiał jechać 9.6, a wiedział też, że Lavreysen nie ma tej takiej formy, nazwijmy to z Mistrzostw Świata, tylko też jest no troszkę jakby w cyklu tym przygotowawczym do sezonu. No i po prostu to wykorzystał. Wiedział, że on jest na tyle w stanie jechać, na taką prędkością wiedział, że Lavreysen będzie miał problemy i udawało mu się też z nim wygrać. No ja niestety tak szybko aktualnie nie byłem w stanie jechać, też próbowałem jakichś zagrywek,
No ale jednak to jeszcze nie to. Jeszcze no, muszę uznać jego wyższość. Tu nie będę jakichś bajerów wciskał, że był do ugryzienia. No nie był do ugryzienia na razie, ale widzę, że cały czas gdzieś tam jestem coraz jego bliżej, że ta między nami to, co było rok, dwa lata temu, trzy lata temu, że jednak wiedziałem, że nie mam z nim szans. Teraz widzę, że jestem jego coraz bliżej i gdzieś ta szansa pomalutku zaczyna się pojawiać. Zobaczymy, czy się pojawi rzeczywiście już taka szansa, że będę na równi z równym z nim walczyć, ale już jestem coraz bliżej niż dalej. No i wierzę w to, że no, nie zabraknie mi tego czasu i zdążę po prostu go dogonić i w końcu tak z nim wygrać. Najlepiej do Paryża. A jak to jest, powiedzmy, bo mówisz, na Mistrzostwach Świata ścigali się wszyscy najlepsi, natomiast tutaj no, część jednak nie zdecydowała się przyjechać. No ja już nie mówię o Hochlandzie, który miał troszkę inny plan i sobie pojechał w Meksyku. Rekord świata niesamowity na kilometr. Ale no, jak to jest z tymi przygotowaniami? To znaczy, no, Lavreysen, Richardson, ty, czyli właściwie ta czołówka sprintu była w Lidze Mistrzów, ale kilku zawodników odpuściło. Jaki to może mieć wpływ na wasze przygotowanie? I jaki to jest moment waszych przygotowań w tej chwili? O tyle, co dla Richardsona nie wiem, jak on do tego generalnie, w jakim on jest cyklu, na kiedy on się szykuje, czy szykuje się na Puchary Narodów na początku roku, czy już stricte pod igrzyska, nie wiem, w jakim on jest cyklu. No Lavreysen, z tego co wiem, no chce jednak zdobyć kolejne koszulki, bo to nie jedno, nie ukrywajmy, że on tylko w sprincie, ale i sprint drużynowy, sprint i Keirin na Mistrzostwach Europy chce wygrać, więc tutaj się szykuje, więc na pewno ten jego start. Zresztą Lavreysen jest zawodnikiem, który chce wygrywać. On nie jeździ tylko dlatego, bo jeździ, tylko on chce wygrywać. On nie chce przyjechać na zawody i być drugim. On chce wygrywać. On nawet na takiej Lidze Mistrzów, gdzie nie ukrywajmy, to nie są zawody rangi Mistrzostw Świata, że walczymy o medale. Jednak to jest taka, nazwijmy to, komercyjna impreza. Jest trochę na innych zasadach. Te sprinty są trochę inne. Keirin jest o rundę krótszy, jest troszkę inaczej. Ale jednak on się tak niesamowicie, nie wiem, czy to kamery pokazywały, ale jak on się denerwował, jak przegrywał sprint czy Keirin z kimkolwiek, czy to właśnie z Richardsonem, czy z Kolumbijczykiem, którego nie wspomniałeś, przecież Quintero też tak. Mistrz świata w Keirinie tak. Był na Lidze Mistrzów, czy jak z nim właśnie przegrał, jaki Lavreysen schodził wkurzony z toru, naprawdę, rzadko go można widzieć, bo zazwyczaj wygrywa, ale jak on przegrywa, to jest niesamowicie wkurzony. W nim widać tą złość sportową, że on nawet na takich zawodach nie chce przegrywać. On chce cały czas być tym numerem jeden i do tego dąży, zazwyczaj mu to wychodzi, no ale tutaj też gdzieś mu się noga powinęła, parę razy przegrał, no ale myślę, że no, on chce wygrywać i on przez to buduje swoją formę, swoją wartość jakby i pewność siebie taką w ogóle. I ja też na przykład. Ja też mam tak, że chcę wygrywać. Nieraz mi się to udaje. Cieszyłem się, jak w Keirinie właśnie byłem, czy drugi, czy gdzieś tam na podium właśnie w Keirinie kończyłem na tej Lidze Mistrzów, czy jechałem finał z Lavreysenem. Mnie to cieszyło i budowało, że jestem tutaj, że rywalizuję z tymi najlepszymi, wygrywam z większością zawodników. No i to mnie też tak buduje właśnie do tego nadchodzącego najważniejszego sezonu, kolejnego najważniejszego sezonu, no bo to Mistrzostwa Europy, Puchary Narodów, no i Igrzyska Olimpijskie, więc na pewno no to jest niesamowicie ważne i ja na plus jakby jak najbardziej biorę tą Ligę Mistrzów w przygotowaniach do tego właśnie sezonu nadchodzącego. No ja myślę, że ta chęć wygrywania to jest, no musisz to mieć, jeśli chcesz być wielkim zawodnikiem, no to oczekuje wielkich sportowców, no jak widzieliśmy Katie Archibald, niby bardzo miła dziewczyna i z każdym pogadana, ale też się złościła, kiedy nie wygrywała, tak, no jednak tak. To są sportowcy, którzy chcą wygrywać, po to przyjeżdżają, po to dokładnie, trenują. Dokładnie, no każdy sportowiec jednak, mi się tak przynajmniej wydaje, że chce być tym numerem jeden, chce wygrywać, chce stawać na podiach, chce cały czas być na ustach, nazwijmy to, kibiców, dziennikarzy, tych mediów, że on tym jest numerem jeden, albo że wygrywa wyścigi, czy jakieś zawody, turnieje, no, w zależności od dyscypliny, tak? No, nie wiem, czy są sportowcy, no może są tacy, którym wystarcza, o, jestem dziesiąty na świecie, dla mnie to wystarczy. Może z wiekiem, gdzie już się jakby nie przeskoczy, tak? No bo
ktoś może też nie mieć tych papierów, nazwijmy to, żeby być tym mistrzem świata. Może będzie tym zawsze zawodnikiem właśnie 10 i może w końcu powie, okej, moim tym sufitem jest 10 miejsce i dążę do tego, a każde miejsce będzie na plus, jak będę bliżej. Może są tacy zawodnicy, no ja takim zawodnikiem nie jestem, ja chcę wygrywać, chcę stawiać na podium, czy mistrzostw Europy, czy mistrzostw świata. I na igrzyskach też, bo chciałbym bardzo, jest to moim marzeniem i ja do tego dążę i się denerwuję, gdy mi to nie wychodzi. Trenuję po to, żeby wygrywać, żeby być najlepszym. Nie wiem, czy będę tym najlepszym, może kiedyś jeszcze będę, ale do tego dążę, po to trenuję. No ja jestem tym zawodnikiem, który trenuje po to właśnie, no żeby po prostu wygrywać. Ja myślę, że takim przykładem innego troszkę typu sportowca jest chociażby John Spieth, który tak naprawdę cieszy się po prostu tym, że może robić to, co tak. robi. Cieszy się tym, że tak jak mówi, obiecał temu chłopcu, kiedy miał 6-7 lat, że kiedyś wystartuje na igrzyskach, że kiedyś będzie w najważniejszych i jest w nich. No zdaje sobie sprawę z tego, że chyba nie ma papierów na to, żeby być najlepszy na świecie, ale cieszy go to, co robi. Ale cieszy go, tak. No on jest, no to jest ten zawodnik, który jest lubiany przez wszystkich. On nie ma chyba w kolarstwie torowym zawodnika, który by go nie lubił i który by nie chciał z nim porozmawiać. To jest tak miły gość, ja z nim też rozmawiam, on zawsze zagada, zapyta się, co słychać, jak zdrowie, jak przygotowania. I on z każdym, jest 70 zawodników na tej Lidze Mistrzów i on z każdym zamieni choćby parę zdań. To jest niesamowite, że ma taką chęć, no bo ja też oczywiście rozmawiam, no ale to rozmawiam z jednym, z drugim, z trzecim, po 10 mi się już nie chce, no jednak gdzieś, no, ile z tymi ludźmi można rozmawiać? A on nie, on chodzi, rozmawia, zaczepia wszystkich i właśnie mówi, że dla niego sukcesem, jak on się cieszył, jak on wszedł do finału Keirinu na tej Lidze Mistrzów, jaki on był szczęśliwy. Ja tak z perspektywy swojej mówię, chłopie, czemu ty się cieszysz, to tylko finał, to jest, no dla mnie to nie jest jeszcze wow, dla mnie jest bycie na podium, tak, to już jest, no że wow, ale bycie szóstym w Keirinie dla mnie, no to jest taka troszkę porażka, tak, a dla niego samo wejście do tego finału, już nie, jak on się cieszył, jakby wygrał Mistrzostwo Świata, ja mówię, jejku, jakie to jest inne właśnie patrzenie się, no ale tak, ale on wie, że gdzieś tam nie stać go, nie ma tych przysłowiowych papierów na to, by być mistrzem świata i on czerpie tylko i wyłącznie przyjemność z jazdy na rowerze i cieszy się z tego, że może rywalizować z tymi najlepszymi, że jest na tych zawodach, że startuje na Mistrzostwach Świata. No ilu zawodników nie ma możliwości nawet wystartowania na Mistrzostwach Świata, czy właśnie na takiej Lidze Mistrzów, nawet w kolarstwie, mówimy tylko o kolarstwie torowym, nie ma możliwości nawet wystartowania, a on ma. Czyli ma coś w sobie, że go czy na Ligę Mistrzów zapraszają i też ma, że jednak jakieś tam papiery, że na te Mistrzostwa Świata też trzeba się zakwalifikować. Tam nikt nikomu w gratisie tego miejsca nie daje. Też musi zdobywać te punkty. Więc skoro zdobywa, to wcale taki on najgorszy nie jest. Nie ma papierów na Mistrza Świata, ale ma papiery na to, by być no, po prostu dobrym kolarzem i tyle. Co na plus, co na minus po tej Lidze Mistrzów? Co na plus, co na minus? Robiliście z trenerem już jakąś taką analizę, albo sam sobie to analizowałeś w głowie? Tak, no od wczoraj jakby rozmawiamy z trenerem na ten temat, no i jakby na plus to o czym wcześniej wspomniałem, że w tym martwym sezonie torowym mogłem się ścigać z najlepszymi, co jest no mi potrzebne, jestem zawodnikiem, który lubi się ścigać i poprzez starty też dochodzi do tej swojej najwyższej dyspozycji, więc przed Mistrzostwami Europy, które są no, bardzo ważne dla mnie i dla naszej drużyny, no to fajnie, że mogłem się ścigać, że byłem tam, że wykorzystałem właśnie w 100% to, że byłem na tej Lidze Mistrzów, cała ta rozgrzewka, wejście w wyścig, tak, no bo to cała rozgrzewka, 2 godziny wcześniej, rolki, rozciąganie, tutaj przepalenia, to wszystko, to robimy przed każdymi ważnymi zawodami. Ja mogłem sobie tu potrenować po prostu. Potrenować też radzenie sobie ze stresem, no bo też no niestety w Tokio głównie głowa zawiodła, gdzie no nie ukrywałem tego i ale mówiłem. Ale wyrzuciłeś z głowy już? Wyrzuciłem z głowy, pracuję z psychologiem sportowym, wziąłem się za siebie też z tej strony, więc też o różne właśnie elementy na tej Lidze Mistrzów wprowadzałem sobie po rozmowie z psychologiem, a spróbuj tego, zobaczymy jak na ciebie zadziała, a spróbuj tego, więc to też taki fajny był trening dla mnie, też mentalny, co można i jak co na mnie działa po prostu, pod względem też psychicznym po prostu na tych zawodach. Więc no ja widzę więcej plusów niż minusów tego.
Bo tak szczerze nie wiem, czy są minusy. No minusy z tego, że może teraz przez parę dni jestem cieniem siebie i tak naprawdę tych treningów jakoś nie wykonuję, no bo muszę jednak odpocząć. No ale według mnie warto poświęcić te 2-3 dni na taki aktywny wypoczynek, po prostu zwykła jazda, przejażdżka na rowerze niż na te treningi. Ale miałem miesiąc takiego naprawdę dobrego treningu, bo to nie tylko te zawody, ale właśnie trening tutaj w Pruszkowie, wylot, tam ściganie, wrócenie tutaj, znowu ściganie, trening i tak na okrągło przez miesiąc czasu, więc myślę, że to jest na wielki plus, no trener to samo mi zresztą powiedział. No i taki jeszcze jeden z plusów, no to, że no zobaczyłem, gdzie jest Lavreysen, gdzie jest Richardson, gdzie jest Quintero, czyli ta czołówka światowa, na jakim oni są poziomie. Widzę, że na przykład kolumbijczyk Quintero jest troszkę z tyłu na razie, że jednak gdzieś szykuje się na inny termin, bo nie wygrywał. Udało mu się raz wygrać Keirin, co prawda? Chyba raz, tak? Raz. No, ale tak naprawdę jechał ze mną raz w biegu Keirinu, właśnie chyba w Londynie. Jechał i nie wszedł nawet do finału i przegrał, nawet nie był jako drugi za mną, bo ja wtedy akurat wygrałem ten bieg, nie wjechał jako drugi za mną, tylko tam skończył na czwartej czy piątej pozycji w biegu tym pierwszym, czyli widać, że jeszcze nie ma tych nóg. Za to widać, że Lavreysen jest dobry, już jest bardzo dobry, ale jeszcze nie jest to, nie jest ten Lavreysen wielki, który potrafi no, o wiele szybciej jeździć, ale już widać, że no, jest na niesamowicie wysokim poziomie. Tak samo Richardson. Z Richardsonem rozmawiałem. Na Majorce on jeszcze mówił, że dopiero wychodzi z tego i na Majorce go nie było tak naprawdę. Jechał chyba w finale Keirinu, ale w sprincie gdzieś tam odpadł, potem w drugiej rundzie w Berlinie też go nie było za bardzo, nie był widoczny. Jednak gdzieś ten, ale nagle w Paryżu go wszystko puściło, wygrał sprint przecież, w Keirinie jechał też w finale. Ja się zapytałem, stary, ciebie nie było, a już jesteś, nagle wygrywasz. On mówi, no, że po prostu był w ciężkim treningu, puściło wszystko, no i teraz już jest ta forma zwyżkowa, więc też gdzieś no, nie chciał mi zdradzić, na co on się szykuje, jak to dokładnie u niego wygląda. No tak troszkę owijał w bawełnę, tam obkrężną drogą wszystko opowiadał. No ale no widać, jak kto do tego podchodził po prostu i że jednak ta czołówka na świecie no jednak potraktowała serio ten start. No i pomaga po prostu, pomagał ten start im dojść do tej swojej dyspozycji na zbliżający się sezon, więc według mnie no więcej plusów niż minusów. No jedyny minus to, że jestem właśnie zmęczony. No, to, no niestety, no ten sport, nikt nie powiedział, że będzie łatwo i ja będę wypoczęty, no jestem tego świadom. Też dodajmy do tego, że nie masz całego sztabu ze sobą na Lidze Mistrzów, no bo to normalnie na Mistrzostwach Świata i Europy no masz cały sztab jednak ludzi dookoła siebie, a tutaj nie masz tego sztabu, nie ma Igora Krymskiego. Tak. Nie. No i tak naprawdę nie było nikogo, no bo ja, żeby sobie zabrać kogoś, no to musiałem mu opłacić lot, dopłacić do hotelu, no tak naprawdę wszystko, no ja musiałem za niego zapłacić, no jakby na Lidze Mistrzów opłacają mi hotel, tak, dają pieniądze na przeloty, żebym na transport, żeby się pojawić, ale już na osobę, oni to nazywają support staff, tak, czyli tą osobę do pomocy, już nie dają. No to w Berlinie, że to blisko i mogłem autem pojechać, to zabrałem swoją narzeczoną, która chciała być moim mechanikiem i ją zabrałem, więc była tam ze mną i kręciła mi wszystkie śrubki. Mam nawet zdjęcia, fajne to takie doświadczenie, no ona też, ona taka szczęśliwa, że mogłam ci pomagać, a tutaj podała mi wodę po starcie, czy przed startem i zadowolona, że ona mogła poczuć się jak ten właśnie taki właśnie mój pomocnik na tych ważnych zawodach, tak? No potem znowu byłem sam, no ale na Londyn już na przykład no mojego przyjaciela, fizjoterapeutę naszej kadry też, który z nami często jest na tych zawodach, Marcina Niedziółkę zabrałem. Widzieliśmy, tak. Tak, no to powiedziałem mu, że byłem szczęśliwy, że go zabrałem, bo po finale Keirinu w ostatnim dniu, w sobotę, właśnie po finale Keirinu, to wyglądałem jak Richardson. Ja leżałem obok niego, kamery tego nie pokazały, ale on leżał, a ja 5 metrów dalej, bo ja udało mi się zejść ze schodów, Marcin mnie trzymał, bo ja już po prostu ledwo i się tak samo położyłem i ja prawie płakałem. Dałem z siebie wszystko, żeby na te trzecie miejsce tam dojechać.
oddałem życie przysłowiowo i leżałem. I Marcin mnie tam masował te nogi, żeby doprowadzić. To mnie to bolało. Dlatego tak późno na tą dekorację przeszedłeś. Bo tak, bo ja tam... Wyglądaliśmy, gdzie jest Wally i nie ma Wally, jego dopiero potem tam gdzieś z lewej tak, strony tak, się pojawiłeś. Nie miałem w ogóle siły i energii. No, wyprułem się z tej energii do cna po prostu i mówię, Marcinku, dziękuję ci i dziękuję sobie, że cię tutaj akurat zabrałem, bo sam to nie wiem, kiedy ja bym się ogarnął, żeby dojść do siebie. Więc no gdzieś tam jednak miałem tą pomoc, no ale czy w Paryżu, czy na Majorce, no byłem sam. No ale są tam mechanicy tacy jakby do wykorzystania dla wszystkich, że pomagają ten sprzęt ogarnąć. Są ci trzymacze, którzy gdzieś ten nas trzymają na starcie, więc ten tutaj, ten cały personel taki, ta pomoc nie jest aż tak potrzebna jak na tych zawodach, nazwijmy to ważniejszych, tak, czy to Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy, no bo tam jednak no musi być każdy gdzieś tam na przykład przy mnie, czy przy naszej drużynie, tak? Trener musi powiedzieć, jaki jest plan, co i jak, bo tam jest tego ścigania więcej. Tam jest jednak przez parę dni od rana do nocy i tam trzeba zagospodarować całą energię na parę dni, a nie na trzy godziny, tylko w sobotę. Więc tutaj to trener, fizjoterapeuta, psycholog, no to wszyscy muszą być gdzieś blisko i jednak cały czas musi być ta narracja z ich strony i w ogóle, żeby pamiętać, no bo jak gdzieś tam zmęczony schodzę z tego toru, no to trener od razu, rolki, musisz się rozjechać, coś tam, zaraz fizjoterapeuta, a to dawaj, tu wypij to, wypij tamto, żeby uzupełnić węglowodany, te minerały, no bo zaraz tu star coś i wszyscy ludzie są, tu tego nie ma, no bo tu jest raz na weekend, tak, 3 godziny tylko, gdzieś na 3 godziny zebrać tej energii jest łatwiej niż na po 8 godzin dziennie przez 5 dni po prostu, więc ten personel był mniej potrzebny, choć nie ukrywam, że no ci najlepsi mieli, no ale no jednak to są inne, no gdzieś jednak... No to jest tak z przygotowaniami reprezentacji, no jakbyśmy wzięli budżety reprezentacji, nie wiem, Wielkiej Brytanii, Holandii, pewnie Francji teraz też, no to są zupełnie inne budżety niż wasze. No są inne, no to tu nie ma co ukrywać, że no przykro się o tym mówi, no ale porównywać budżet nasz do, nie wiem, Wielkiej Brytanii czy coś, no to oni mają nasz roczny budżet, to jest ich tak naprawdę 2-miesięczny budżet, no to można sobie tylko wyobrazić, jaka to jest skala. No ja pamiętam przed igrzyskami w Tokio, gdy jakby wszystkie kadry ogłaszały te składy już oficjalne, kto na te igrzyska jedzie, kto co i jak, no to jak kadra holenderska opublikowała zawodników i sztab ludzi, to tam wychodziło 2,5 osoby obsługi na jednego zawodnika. U nas jest 3 zawodników na jedną osobę z obsługi tak naprawdę, a u nich jest 2,5 osoby średnio wychodziło na jednego zawodnika. Tam jest trener od toru, tam jest trener od siłowni, tam jest trener od techniki, tam jest psycholog taki, tam jest dietetyk, tam jest... No, wszyscy. Wszystko tak, jak być powinno. Każdy ma jakieś swoje zadanie. No u nas niestety na to pieniędzy na tyle no nie ma. Cieszę się i dziękuję no, trenerowi mojemu i naszemu ogólnie kadry Igorowi Krymskiemu, że jest na tyle kumatym młodym gościem, że ogarnia większość spraw, ogarnia trening na torze, ogarnia trening na siłowni, ogarnia jakąś suplementację. Wiadomo, że to nie jest na pewno ten sam poziom, jeżeli byłby stricte, nie wiem, dietetykiem albo stricte trenerem od siłowni, ale na tyle jest ogarnięty i oczytany, że potrafi jakby na każdy temat się wypowiedzieć i pomóc, więc no fajnie, że mamy takiego trenera w takiej osobie i że no po prostu no jest z nami, no ale na pewno tych ludzi brakuje, no gdzieś jednak by się przydało. Trudno powiedzieć, żeby przygotowania do igrzysk były optymalne. No nie są optymalne. Nie są optymalne. Na pewno nie są takie, jak ja na przykład bym chciał. No wiem, że powinno to wyglądać inaczej. Rozmawiam, no tam, nawet teraz na Lidze Mistrzów, no miałem przyjemność sobie porozmawiać, czy właśnie z Lavreysenem, czy z Richardsonem i wiem, jak ich przygotowania wyglądają i mi się głupio z nimi rozmawia nieraz, że oni mówią, że oni jadą w ciepłe potrenować coś, a ja muszę mówić, że no my niestety nie, my musimy na zimnym torze w Pruszkowie trenować, bo nie mamy pieniędzy na wyjazd gdzieś w ciepłe, bo ktoś powiedział, że nie pojedziemy, bo wakacji sobie nie będziemy robić za publiczne pieniądze czy coś. Przecież. Były plany, nie chcę mówić dlaczego, z jakich powodów nie pojechaliśmy, po prostu nie dostaliśmy
nie było pieniędzy, nie było zgody na nasz wyjazd w ciepłe, gdzie już w Polsce jest niestety zimno, a jednak nam by się jeszcze przydało takie 2 tygodnie, 3 tygodnie pojeżdżenia na szosie, zbudowania tej bazy trenowej, by potem na tym opierać cały trening, by móc trenować, by wytrzymywać to obciążenie treningowe. No i jednak musimy szukać cały czas tych zastępstw. To my się nauczyliśmy, taki trener zawsze mówił, że nie od dziś w partyzantce. No i niestety u nas to tak troszkę wygląda, że jednak nie jest wszystko tak, jak być powinno. No ale no mamy takie przygotowania, jakie mamy. My jesteśmy tego świadomi i jakby ja już się oduczyłem tego, żeby zwalać na to, że ci źli, bo nie dali pieniędzy, ci źli, bo nie wyrazili zgody, a tu związek zły, a tu ktoś zły czy coś. Nie, bo mnie będą rozliczać za wynik. Nikt nie powie, ja jak powiem po igrzyskach, nie zdobyłem medalu dlatego, bo nie było wystarczających środków, nie było ludzi, a Polski Związek Kolarski coś tam. Kogo to interesuje? Nikogo to nie będzie interesować. Dlatego ja jakby już nie patrzę się na to, skupiam się tylko i wyłącznie na treningu, na sobie, na tym, co mam zrobić i wykorzystuję w 100% to, co mam. Inwestuję swoje pieniądze tutaj, czy w psychologa, czy w dietetyka, coś. Inwestuję swoje pieniądze, bo chcę, bo wiem, że jeżeli ja je zainwestuję w siebie, to jest inwestycja w mój wynik. To nie jest inwestycja, że ja sobie kupię nowe buty do chodzenia, będzie mi się wygodnie chodzić gdzieś tam, albo się pokażę na Warszawie w modnych butach. To nie o to chodzi. Ja inwestuję przede wszystkim jakby w siebie, w swój rozwój, bo wierzę w to, że stać mnie na to, żeby osiągać jeszcze te wysokie wyniki, by walczyć o medale. No i po prostu, a czy będę miał ten medal, czy to na igrzyskach, czy mistrzostwach świata, czy mistrzostwach Europy, czas pokaże, ale ja nie będę miał sobie do zarzucenia, że powiem, stary, a mogłeś zainwestować 1000 zł, nie wiem, czy to w psychologa, czy coś, i może to był ten procent, który ci zabrakł do medalu. Ja będę miał czyste sumienie, ja powiem sobie, zrobiłem 100%, wykonałem z trenerem 100% założeń, to co mogliśmy, zrobiliśmy, nie wystarczyło, no trudno, no nic z tym nie zrobimy, po prostu ja tak do tego teraz podchodzę, a nie do tego, żeby no zwalać gdzieś jednak winę, a tu na jednego, a tu na drugiego, no bo no to niestety nikogo nie interesuje i ja tym, że będę mówił, że przez tych ludzi na przykład nie mogę czegoś zrobić, no to mi nie pomoże. To na pewno nie podniesie mojego poziomu sportowego, a i tak to nic nie zmieni pewnie, po prostu. Pewnie niewiele zmieni, poza tym, że dostaniesz po głowie za to, że dokładnie, to, że innych opowiadasz, że coś mówię. Tak, dlatego tak. Tak ogólnie mówię, po prostu ogólnikowo, no ale przygotowania na pewno nie są w 100% zapewnione takie, jakie być powinny. No niestety nie mogę powiedzieć, że mamy przygotowania względem na przykład Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, które już za niecały rok, takie, jakie być powinny. Nie mamy takich przygotowań, nie mamy złych przygotowań, bo też nie możemy powiedzieć, że mamy źle. Nie mamy źle, ale nie mamy na pewno tak, jak mają Brytyjczycy, Holendrzy, Francuzi czy Włosi, jak potęgi te, nazwijmy to, kolarskie, no to na pewno, czy Japończycy, Chińczycy, no. Z tymi, co tak naprawdę rywalizujemy aktualnie o zakwalifikowanie się na igrzyska, no to na pewno nie mamy ani takich budżetów, ani takiego programu przygotowań jak oni. Ale w medal w Paryżu wierzymy. Nie no, wierzyć trzeba. No ja na pewno wierzę, no bo gdybym nie wierzył w to, no to tak naprawdę po co bym tutaj teraz był, po co bym trenował, no bo jakby nie od dziś mówię, że moim marzeniem, moim celem jest zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich i ja do tego dążę. W Tokio były moje pierwsze igrzyska, powinęła się noga nie raz, nie dwa, a kilkukrotnie. Zobaczyłem, co było źle. Na własne oczy w końcu się przekonałem, co to są Igrzyska Olimpijskie, jak to wygląda, nad czym trzeba pracować. No i po Igrzyskach w Tokio po prostu zrobiłem sobie rachunek sumienia. Przez miesiąc czasu za bardzo nie trenowałem po Igrzyskach w Tokio. Myślałem, co trzeba poprawić, jak i co. No i po prostu wziąłem się za robotę. No i według mnie wiele rzeczy poprawiłem. Na pewno jeszcze nie wszystko, bo cały czas dopracowuję pewne rzeczy, czy to nawet związane ze swoją cukrzycą jeszcze, ale cały czas pracuję. Ale no na pewno dużą lekcję odrobiłem i dużo rzeczy poprawiłem względem igrzysk, które były w Tokio. No właśnie, bo jeśli ktoś z Was nie wie, nie słuchał naszych rozmów wcześniej, Mateusz jest diabetykiem do tego wszystkiego. Tak, jak rozmawiamy jeszcze... dzisiaj jest Światowy Dzień Cukrzycy. Jak dzisiaj rozmawiamy. A. Więc 14 listopada.
Dokładnie. No to może to jest moment na takie coming out. Ja się przyznam, ja też jestem diabetykiem od lutego ubiegłego roku. Mamy pewnie te same sensory. Mamy sensory, tak. Mamy te sensory, co swoją drogą genialny wynalazek. To jest naprawdę fantastyczna sprawa. Ale Mateusz, ja Cię zapytam nie o cukrzycę jeszcze, a o tą sprawę psychologa, bo kilka lat temu, kiedy zahaczałem ten temat, Ty nie byłeś otwarty na współpracę z psychologiem. Mówiłeś, że właściwie Ty jesteś swoim psychologiem, trener jest swoim psychologiem, że właściwie niczego więcej nie trzeba. To Tokio sprawiło, że zmieniłeś zdanie, czy jakiś inny proces nastąpił? Tokio. W głównej mierze to, co się działo z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to, co się działo przed Tokio, parę miesięcy przed, bo to tak naprawdę 3 miesiące przed Tokio już ta cała otoczka medialna, która się zaczęła robić, to wszystko, co się działo wokół igrzysk już, przed samymi igrzyskami i potem same Tokio, no wpłynęło na to, że jednak no myliłem się, no po prostu się myliłem, no przyznaję się do tego, że się myliłem, myślałem, że daję sobie radę, bo podchodziłem do tego, że skoro byłem na podium już Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, udzielałem wywiadów, no gdzieś te kamery cały czas ze mną były, no walczyłem właśnie o medale, czyli jakby o te najważniejsze jakby cele i rezultaty, no to mówię, no to co tu może być innego, no to są kolejne zawody na wysokim poziomie, po prostu, no to co tu może być innego? A jednak samo wejście na tor i zobaczenie, tak jak są tu naklejki na torze w Pruszkowie jakichś sponsorów, a tam zobaczenie kółek olimpijskich, nagle serce zaczęło walić. Mówię, o kurde, to chyba już te 4 lata, które poświęciłem ostatnie na szykowanie się pod tą imprezę, to. I nagle ta myśl ze mną została i cały czas była ta ze mną myśl, że jejku, ja tu jestem, to są igrzyska, ja po to się szykowałem. I sam na sobie wywierałem tu dodatkową presję, z którą sobie po prostu nie poradziłem. I w dniu startu, jak stałem tam na dole i trener miał mnie wypychać do kwalifikacji do sprintu na 200 metrów, no to ja byłem sparaliżowany. On mi potem powiedział, już jak wróciliśmy z Tokio, że on ze mną wtedy tam nie rozmawiał o tym, bo to bardziej jeszcze mnie zestresowało, ale on jak mnie trzymał, mówi, ja się trzęsłem cały. Tam nie było w ogóle spokoju tego, który zazwyczaj mam. Tam było widać po mnie stres, po moim ciele było widać stres. No było widać, że sobie z tym po prostu nie poradziliśmy jako wspólnie, jako ekipa, jako cała drużyna sobie nie poradziliśmy z tym. No i po prostu trzeba było zrobić rachunek sumienia, przyznać się przed samym sobą, że jednak nie jest się alfą i omegą, no i zasięgnąć pomocy, nazwijmy to specjalisty po prostu. No i jakby współpracuję teraz z psychologiem, no i gdzieś jednak nakreśla mi nowe jakby perspektywy, nowe patrzenie się, jak podchodzić do startu, co robić minutę przed startem, co zrobić 30 sekund przed startem, jak wyłączyć gdzieś ten stres, jak się troszkę od tego odciąć, od tego wszystkiego, żeby jednak skupić się tylko i wyłącznie na swoim wyścigu, na swojej rywalizacji, więc no myślę, że tutaj już jakby ta moja praca wyjdzie też na plus właśnie na igrzyskach w Paryżu. A te kwestie poziomu glukozy masz już tak na 100% rozpracowane, czy to też jeszcze czasami jakoś tam skacze? Ty jesteś w ogóle ambasadorem teamu Novo Nordisk, tak. Przypomnijmy. To już masz całkowicie opanowane? Czy to też jeszcze ci robi jakieś niespodzianki czasami? Robi mi niespodzianki, ale chyba jednak z cukrzycą nie da się jakby nie mieć tych niespodzianek. Jednak od czasu do czasu coś tam się gdzieś, nie wiem, czy tak jak u mnie mam pompę insulinową, a może wkłucie się może zepsuć nagle, te wkłucie może gdzieś się po prostu zagiąć i ta insulina nie będzie podawana tak, jak być powinna i to dopiero po czasie wyjdzie tak naprawdę po tych poziomach, więc czy gdzieś tam źle obliczę posiłek, tę ilość węglowodanów, które zjadłem. Nieraz gdzieś są niespodzianki, ale rzadko. Nie ukrywam, że rzadko mi się już zdarza, że naprawdę w jakichś 99% mam to wszystko opanowane, no ale gdzieś szukam cały czas tego 1% jeszcze, żeby gdzieś ten 1% jeszcze, żeby to było w 100% opanowane, no bo mówię, w 99% myślę, że jest to opanowane. Z rozmów z lekarzami też mi mówią, że super, świetnie, że skoro to tak wygląda, no to jest naprawdę bardzo dobrze. No i tyle. No i myślę, że jakby z cukrzycą naprawdę sytuację mam opanowaną, tym bardziej, że w przyszłym roku na igrzyskach nie grozi mi ta aklimatyzacja, gdzie tak naprawdę
Z tym największy problem miałem, jeżeli chodzi o cukrzycę i aklimatyzację, że te poziomy tam wariowały. Zmiana czasu, zmiana całego tego cyklu dobowego, godziny posiłków, treningów, podawania insuliny, no to wariowało. No teraz tego problemu po prostu nie będę miał. Nie ma zmiany czasowej, po prostu wsiądę w samolot, 2 godziny później będę w Paryżu, więc no tyle jest fajnie, że jednak pod tym względem to na wielki plus dla mnie. Mateusz, czyli teraz co? Trening Mistrzostwa Europy. Teraz trening, no jeszcze w Pruszkowie, cały czas w Pruszkowie. W grudniu mamy Grand Prix Polski, no to kibiców zapraszam z tego miejsca, bo to tam, jejku, pierwszy albo drugi tydzień grudnia, to można sobie sprawdzić, jest Grand Prix Polski, więc międzynarodowe zawody. Usiądźcie na tych krzesełkach tak, tutaj. Więc można naszym, przyjść za darmo bilety, więc wystarczy się po prostu pojawić i można pooglądać naprawdę no nas, Polaków, gdzie no liczymy na wasze wsparcie, no ale też zawodników z zagranicy, no tu na torze w Pruszkowie. Potem w połowie grudnia mamy jeszcze takie zawody w Szwajcarii, w Gręsie, tam gdzie były Mistrzostwa Europy rozgrywane w tym roku. No i tym jakby dojdziemy do świąt, pewnie będziemy mieli te 3 dni świąteczne wolne. Po świętach, z tego co wiem, od razu się spotykamy tutaj, trenujemy. Dzień tylko na Sylwestra, żeby otworzyć szampana i spotykamy się od razu w styczniu, no bo początek stycznia Mistrzostwa Europy, no i tu nie ma czasu na, nazwijmy to, jakieś imprezowanie i dawanie sobie jakby tego luzu, no bo nie, Mistrzostwa Europy, my się cały czas kwalifikujemy, u nas kwalifikacje trwają, Mistrzostwa Europy będą jednym z ważniejszych startów pod względem kwalifikacji olimpijskich, bo tyle co w sprincie indywidualnym gdzieś te miejsce dla Polski pomału mamy wywalczone, tak chcemy pojechać jako drużyna, jako sprint drużynowy i tutaj o to walczymy. No i musimy zaliczyć dobry wynik na Mistrzostwach Europy po to, by być dalej w grze o Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. No i trochę więcej szczęścia niż w Glasgow by się przydało. Trochę więcej szczęścia, tak, bo w Glasgow nie o tyle co formy, ale szczęścia zabrakło. Tak. No błąd głupi po prostu gdzieś tam trzymającego Patryka Rajkowskiego i samego Patryka gdzieś tam. No błąd, właśnie brak szczęścia. Nie uśmiechnął się do nas los i po prostu to w dużej mierze, bo byliśmy gotowi na bardzo dobry wynik, bo mieliśmy chyba trzeci czas po kwalifikacjach, więc to pokazało, że nogi mamy, że stać nas na walkę, no nawet i o medal. No i ten drugi bieg, no niestety pech chciał, nie wyszedł, błąd techniczny, nazwijmy to. No i to tak naprawdę w dużej mierze utrudniło nam bardzo mocno walkę o Igrzyska Olimpijskie, ale ja wierzę w naszą drużynę, wierzę w moich kolegów z ekipy, że naprawdę jesteśmy wszyscy mocno zmotywowani i tutaj trenujemy. No dzisiaj 2 godziny przed twoim przyjazdem mieliśmy trening, trenowaliśmy, wszyscy są już w głowie na Mistrzostwach Europy, trenujemy po to, no bo wiemy, co mamy do zrobienia po prostu. Wiemy, że musimy tam naprawdę bardzo dobry wynik wykręcić, no i z tą myślą cały czas trenujemy i z taką myślą przychodzimy na trening, że robimy to po to, no żeby móc się spotkać przed igrzyskami w Paryżu i mówić, jedziemy do Paryża, będziemy walczyć, trzymajcie za nas kciuki. Po to my to robimy. Spotkamy się przed igrzyskami w Paryżu, ale spotkamy się, myślę, też jeszcze wcześniej, gdzieś w okolicach Mistrzostw Europy, czy przed, czy po, żeby jakby zupdate'ować wszystkich, co się u ciebie dzieje, jak z tą formą jest. Na razie spokojnych przygotowań w takim razie do Mistrzostw Europy. Nie dziękuję, żeby nie zapeszać. A ja dziękuję za rozmowę bardzo.